Po drugiej pętli rajdu Świdnickiego. No niestety nie znamy waszych wyników. Powiedz nam, jak wygląda twoja pozycja w rajdzie i jak wyglądała jazda na pierwszych dwóch pętlach? Oj, powiem szczerze tak. Na pierwszym OS-ie wyłączył nam się interkom i urwaliśmy dźwignię zmiany biegów, więc mieliśmy dokładnie 5-6 cm dźwigni nam pozostało i tak jechaliśmy 3 OS-y. Oczywiście no, poznawając dalej te odcinki, bo pierwszy raz jedziemy, prawda? I z chwilą, kiedy przejechaliśmy pierwszą pętlę i serwis zrobił nam dźwignię zmiany biegów, no to zaczęliśmy przyspieszać. Naprawdę teraz jest naprawdę szybko. Nie wiem, jeżeli chodzi o tabelę, nie śledzę tego. Chcieliśmy się w ogóle przerzucić do klasy A7, żeby może jakieś punkty wywalczyć, ale zostaliśmy w RWD i sami jedziemy, więc sami z sobą wygrywamy do tej pory, prawda? Ja tak naprawdę jestem w tej chwili usatysfakcjonowany tym, że mam już dobry motor, mam dobre zawieszenie. No i kwestia tylko tego, żebym psychicznie się przełamał i jechał coraz szybciej, prawda? Więc na takiej zasadzie. Zmęczony, ale chyba zadowolony. Zadowolony, tak. Zmęczony jeszcze bardziej. Na ostatnim odcinku, że tak powiem, znowu urwaliśmy dźwignię zmiany biegów. Nie wiem, co mam do tych dźwigien. No, staraliśmy się jechać bardzo szybko, ale mimo to nasz konkurent w RWD był szybszy. Ale sądzę, że musimy popracować jeszcze nad zawieszeniem, nad takimi rzeczami jak dźwignia zmiany biegów, no i nad moją techniką. Jeszcze myślę, że brakuje mi. To jest moje pierwsze góry, więc sądzę, że no, za rok będzie lepiej, prawda? Przed nami kolejna załoga: Paweł Danilczuk, Cezary Niewiarowski z Automobil Klubu Podlaskiego BMW E30. Zwycięstwo, moi drodzy, w klasie RWD 3. Przywitajmy ich dużymi brawami. Zwycięstwo w klasie RWD 3. Duże brawa, trudny rajd, ale jest zwycięstwo. Ja powiem szczerze tak, to jest pierwszy mój rajd, jeżeli chodzi o jazdę w górach. Jak na tylno napędowe auto, myślę, że poradziliśmy sobie z niektórymi zawodnikami. Myślę, że wrócimy tu za rok i pojedziemy jeszcze szybciej. Myślę, że oprócz pewnych takich niuansów, jak połamana dźwignia zmiany biegu, co utrudniała zmianę biegu, myślę, że sobie poradziliśmy. No, pierwsze te trzy odcinki mieliśmy, no, że tak powiem, z tą stratą, a potem przedrabialiśmy. No ale naprawdę, jesteśmy bardzo zadowoleni, oczekiwaliśmy mety i jesteśmy na mecie. Meta jest, a wasze marzenie z BMW M3? Tak. Na pewno za rok może zjawimy się tutaj w takim samym składzie jak Marek Klementowicz. Zapraszamy. M3E30, tak, dziękuję. M3E30 i pan Ryszard Pawryniewicz wręcza pamiątkowy puchar za zwycięstwo w klasie RWD3. Oraz Zbyszek Szczygieł.